Hej, hej, witajcie ponownie w Szaryfana. Tym razem oprócz prośby o suba z dzwonkiem przeniesiemy się do Liverpoolu, tyle że z szafy wyciągam taką koszulkę zespołu Everton FC. Oglądajcie, bo będzie ciekawie. Everton jest jednym z 12 klubów założycieli angielskiej ekstraklasy. I grał w niej jeszcze 4 lata przed powstaniem swojego największego rywala, czyli Liverpoolu. Everton w najwyższej angielskiej klasie rozgrywkowej gra nieprzerwanie od 1954 roku. Dłuższą serią może pochwalić się tylko Arsenal. Ale to Everton ma na koncie w ogóle najwięcej sezonów w najwyższej lidze w Anglii, bo łącznie aż 116. Sprawiło to, że z wszystkich angielskich drużyn w historii ligi zanotowali najwięcej remisów, porażek, goli strzelonych i straconych. Dixie Dean. Ten piłkarz Evertonu wciąż jest najlepszym strzelcem w jednym sezonie Ligi Angielskiej. Udało mu się zdobyć aż 60 bramek w 39 meczach. Ostatnie swoje mistrzostwo Anglii Everton zdobył w 1987 roku. Największy triumf Evertonu w Europie to wygrana w Pucharze Zdobywców Pucharów w sezonie 1984-85. Przezwisko klubu, czyli The Toffees, wzięło się od nazwy znajdującego się blisko stadionu sklepu z cukierkami, choć tak nazywano też emigrantów z Irlandii. Stadion Evertonu Goodison Park to pierwszy angielski stadion, który został wybudowany z myślą tylko o piłce nożnej. A w szafie fana mam taką wyjątkową koszulkę Evertonu, wyjątkową, bo stworzoną specjalnie na 125-lecie klubu, czyli z sezonu 2003-2004 gry grał tu 18-letni Wayne Rooney. To pierwszy niebieski komplet Pumy z pięknym logo klubu, a także dodatkiem w postaci logo sponsora. Pewne elementy są tu siatkowane, a z tyłu nie znajdziemy nic ciekawego. Przyznajcie, że za nami fajny odcinek swoim subem z dzwonkiem i łapką w górę. I trzymajcie się do kolejnego razu w Szaryfanie.